No, szczęść Boże. Kalisz obrzydzony taki tytuł ten film ma i będzie miał. No ale co jest takiego? No, mieliśmy wczoraj okazję stanąć w obronie rodaków, kamratów, Wojtka, Marcina, Piotra, którzy zostali aresztowani na podstawie jakiegoś widzimisię, jakiegoś tam prokuratora. Niepodparte żadną rzetelną podbudówką prawną. Żadną. To oni są więźniami politycznymi, bo nie pasują obecnej władzy w Polsce, nie pasują władzy może w Kaliszu. No i oczywiście chłopacy wyjdą za poręczeniem majątkowym. Piotr ma wpłacić 10 tysięcy. Olszański Wojciech 20 tysięcy i Marcin Osadowski 20 tysięcy. No i wtedy będą odpowiadać z wolnej stopy. Te pieniądze się im wróci, ale co się dzieje w Kaliszu? Za publiczne pieniądze jest organizowana wystawa na rynku. Śmieszna, obrzydliwa, no trzeba to wprost powiedzieć. Wystawa jakichś takich mająca na celu propagowanie żydowskiej narracji. Jako artysta śmiało mogę powiedzieć, że nic tam dobrego, ani porządnego, ani pięknego na tej wystawie nie ma. Wyskoczył taki ochroniarz, który zaczął pluć na Polskę i Polaków. Ja zgłosiłem to policjantom. Zobaczymy, czy coś w ogóle się ruszy. Jeszcze to na piśmie powtórzę i zachęcam Was do tego, żeby reagować na obrzydzanie przestrzeni publicznej. Bo to było obrzydzanie, to, ta wystawa, to zachowanie tego ciecia. No nie? I co jest takiego? Nie dajmy sobie wmówić, że Żydzi tutaj tworzyli jakąkolwiek kulturę, bo tą kulturę to raczej niszczyli i to kulturę wielką, kulturę polską. I to my jesteśmy gospodarzami tutaj. Myśmy stworzyli taką kulturę szeroką, w najszerszym rozumieniu, w rozumieniu cywilizacji łacińskiej podchodzącą do piękna. Żydom się to nie udało nigdy. I to my jesteśmy tym okrętem, a to tym głównym, które się do tego okrętu przykleiło, no to są akurat, no tu wiadomo, te wytwory sztuki brzydkiej. Sztuki brzydkiej. No i to jest, tak to wygląda. Tu jest Polska, a nie Polin, i my mamy obowiązek dbać o naszą kulturę. Wystawa za publiczne pieniądze w Kaliszu, na rynku, z okazji przyjazdu jakichś tam oficjelów, miłośników brzydoty. No nie? To jest rzecz skandaliczna. Dlaczego nam polskie miasto Kalisz, takie piękne polskie miasto Kalisz, chcą obrzydzić? Chcą po prostu, żeby propagując brzydotę, nie ośmieszyć. Uważajcie, Kaliszanie. Ja proponuję, żeby Wojciech Olszański został prezydentem Kalisza. To nie będą na pewno takie chłamy, takie dziadostwa pokazywane, tak jak to ma miejsce obecnie na rynku w Kaliszu. Jest 1 grudzień 2021 rok. Także Wojtek Olszański prezydentem Kalisza. To takie hasło rzucam. Podchwycimy to.